I enjoyed very much the music we had this afternoon. Bardzo podobała mi się muzyka, której słuchaliśmy tego popołudnia. Excellent music. Wspaniała muzyka. You know, God is worthy to be praised. Pan Bóg jest godzien tego, aby go wielbić. God is worthy to be worshipped with sacred music. Pan Bóg jest godny tego, aby wielbić go taką właśnie świętą muzyką. And this was sacred music this afternoon. A to była taka święta muzyka. Tremendous blessing to my heart. Cudowne doświadczenie, błogosławieństwo dla mojego serca. And seeing that I have the opportunity to share after this music. I mając taką możliwość dzielenia się po takiej muzyce. I have the feeling that God's presence is here. To mogę powiedzieć, że odczuwam Bożą obecność. And I believe the music played a wonderful part. I myślę, że ta muzyka odgrała tutaj ważną rolę. I'm going to invite you to bow your head. Chciałbym was poprosić, abyście skłonili głowy do modlitwy. Heavenly Father. Nasz niebiański Ojcze. We're about to open the word of God. Będziemy otwierać słowo. And what can we know unless you speak to us? I w zasadzie niczego nie zrozumiemy, dopóki nie przemówisz do nas. We need to become like you. Chcemy stać się takimi jak ty. And we ask that you would communicate with our hearts. I Panie, prosimy, abyś komunikował się, przemawiał do naszych serc. And I pray that you would give me to say the right thing. I proszę Panie, abyś dał mi właściwe słowa do powiedzenia. In the right spirit. We właściwym duchu. And we thank you in Jesus' name. I dziękujemy ci za to z góry. Amen. W imieniu Jezusa. Amen. I'd like to invite you to turn with me to Philippians chapter 4. Chciałbym, byśmy otworzyli razem list do Filipian, rozdział 4. Now you can hold your place in Philippians chapter 4. We won't look at it right away. Możecie sobie to znaleźć i czymś zaznaczyć, bo nie od razu będziemy tam zaglądać. And I want to apologize for liking the story of the 10 spies so much. Przepraszam was za to, że tak bardzo lubię tę historię o tych szpiegach. Because I keep referring back to the 10 spies. Ponieważ cały czas jakoś odnoszę się do tej historii, do tych 10 szpiegów. They are such a good example of what we have become as Christians. To jest taki dobry przykład tego, aby określić, jak my funkcjonujemy jako chrześcijanie. They went into the land of milk and honey. Oni weszli do ziemi opływającej w mleko i w miód. And they found that it was true, it was good, it was wonderful. Oni doświadczyli, że to było cudowne, wspaniałe. But when asked, they gave a negative report. Ale gdy zapytano ich o relację, niestety zdali ją w takim negatywnym duchu. They were afraid of the giants. Obawiali się tych wielkolubów. They were afraid of the high walls. Obawiali się tych wielkich murów. They were afraid of the iron chariots. Oni obawiali się tych żelaznych powozów. Because they were comparing their resources with the resources of the enemy. Ponieważ porównali to, co mieli, swoje możliwości, z tym, co mieli ich wrogowie. The task seemed to be so impossible for them. Wydawało się, że to zadanie jest dla nich niemożliwe. And it was. No i tak rzeczywiście było. So they would not attempt what they thought to be an impossibility. Tak więc wyglądało na to, że oni osiągną czegoś, co było dla nich niemożliwe. But all that God asked of them, ale to, o co Bóg ich poprosił, was to come and take. Było, aby po prostu wejść i posiąść to, co było. And this is what God asks of us. I o to samo prosi Bóg. Come to me. Przyjdź do mnie. Take the water of life freely. Weź za darmo wodę życia. Did God intend that these people fight with the giants? Czy Pan Bóg chciał, żeby oni walczyli z tymi gigantami? No. Nie. He only intended that they should walk around the city. On tylko chciał, aby okrążyli miasto. And shout. I krzyczeli. That's not so hard to do and it's not dangerous. To nie jest trudne, ani nie jest jakieś nie zagraża. And God said that he would give them the land of Canaan free as a gift. Pan Bóg powiedział, że da im ziemię Kanaan jako dar. Just in the same way, ten sam sposób, we are Christians. My jesteśmy chrześcijanami. We read our Bibles. Czytamy nasze Biblię. We look at the Christian experience that we can have. Zaglądamy do tego doświadczenia, jakie my też moglibyśmy mieć. We see the beauty of holiness. Widzimy piękno świętości. We see the potential of what we could do if Jesus was in us, filled with the Holy Spirit. Wiemy, jaki potencjał jest nas, gdy Jezus w nas przebywa.
And we dream about what it would be like if we had the Holy Spirit in latter rain power. I marzymy o tym, jakby to było, gdybyśmy mieli, otrzymali ten późny deszcz Ducha Świętego. But then when we are by ourselves, ale gdy wtedy sami jesteśmy ze sobą, we look at our past life, oglądamy się wstecz na nasze życie, we look at our habits, spoglądamy na nasze przyzwyczajenia, we recount our failures, liczymy nasze upadki, we look in the mirror of the Ten Commandments, przyglądamy się do lustra 10 przykazań, and all of a sudden we are overwhelmed with the impossibilities. I nagle przytłacza nas ta niemożliwość, niemożność. Did God ever intend for us to meet the responsibilities of the Ten Commandments in our own strength? Czy Pan Bóg kiedykolwiek chciał, żebyśmy my o własnych siłach spełniali 10 przykazań? No. Nie. He intended for us to look at the Ten Commandments. On chce, żebyśmy spojrzeli na 10 przykazań. And to see two things. I tylko dwóch rzeczy szukali. To see 10 promises. Widzieli tam 10 przykazań, obietnic. And to come to feel our need of help from heaven. I abyśmy przyszli do Boga i otrzymali z nieba pomoc. And he intended by his wonderful grace to give us the gift freely. Ponieważ on ma dla nas przygotowaną cudowną łaskę, którą chce nam dać za darmo. We can be like Jesus. Możemy być jak Jezus. That's what he wants. To jest to, czego on pragnie. Now someone might say, but are we not supposed to try hard to obey the commandments? Ale ktoś może powiedzieć, ale czy właśnie nie mamy tak próbować z całych sił, aby przestrzegać przykazań? Yes, it is not wrong to try. Oczywiście nie ma nic złego w próbowaniu. But we must try in faith. Ale my mamy próbować w wierze. We must try believing that God will help us. Ale mamy wierzyć, że Bóg nam pomoże. Illustration. Chciałbym powiedzieć pewną ilustrację. Supposing there is a father, załóżmy, że jest jakiś ojciec, and he has a six-year-old boy, i ma sześcioletniego synka, and he says to the six-year-old boy, I will give you a new bicycle. I mówi do tego sześcioletniego synka, dam ci nowy rower. If you move the three mounds of sand over to the work site. Jeśli przerzucisz trzy takie kupy piachu na budowie. Yahoo! The little boy says, mówi, I will do anything for a new bicycle. Tak, wszystko zrobię, żeby dostać ten nowy rower. And so the little boy launches into his work. Tak więc ten mały zasuwa do pracy. He is excited. Jest podekscytowany. He literally runs back and forth, back and forth, back and forth. A przerzuca te szufle. After hour, he is working. Godzina za godziną pracuje. He's going to have a new bicycle. Będzie miał nowy rower. Eventually, of course, his energy runs low. No i oczywiście po jakimś czasie słabnie. But the next day he's back at work. Ale następnego dnia znowu. Back and forth. Znowu przerzuca ten piasek. He is moving sand. Przerzuca piasek. The next day he is doing the same. I drugiego dnia robi to samo. But finally he looks back at these piles of dirt. I w końcu spogląda na tą kupę śmieci. And they are barely touched. I wygląda na to, jakby niewiele tego było. And reality sets in. I coś mu podpowiada. The job is too big for the little boy. Że ta praca nie jest dla takiego małego chłopca. So what will he do? Tak więc co on może zrobić? Well, he will do one of two things. On może zrobić jedną z dwóch rzeczy. He will quit because he is discouraged. Może zrezygnować, ponieważ jest zniechęcony. Or he will do what Christians tend to do. Albo będzie robił to, co chrześcijanie próbują robić. He will submit to defeat and failure. Będzie po prostu podda się i będzie to jego porażka. Do you know that there is a lot of Christians who think that this is normal for Christianity? Wiecie, jest wielu chrześcijan, którzy myślą, że to jest normalne. To be defeated. Żeby być pokonanym. I tried to overcome. Starałem się pokonać. I couldn't overcome. Chciałem. I tried and tried and tried. Próbowałem. I am not trying anymore. Ale już więcej nie próbuję. Now I will go to church. Teraz pójdę do kościoła. I will sing hymns. Zaśpiewam pieśń. I will pray when the people pray. Pomodlę się z ludźmi. Did Jesus ask us to accomplish something? Czy Jezus chciał, żebyśmy coś osiągnęli? Does he want us to do anything? Czy on chce, żebyśmy coś zrobili? Do we have to be powerless? Czy mamy być tak bez mocy? What is the promise anyway?
Co znajduje się w obietnicy? Has Jesus not promised us the Holy Spirit? Czy Jezus nie obiecał nam Ducha Świętego? Can we not turn the world upside down? Czy nie możemy obrócić świata do góry nogami? Yes, we can. Tak, możemy. If we believed it, we would go for it. Gdybyśmy w to uwierzyli, byśmy to zrobili. We will attempt great things. Gdybyśmy osiągnęli naprawdę niesamowite rzeczy. The three angels' messages. Trójanielskie poselstwo says that the 144,000 will be without fault before the throne of God. Mówi, że ci, którzy należą do 144,000, będą bez żadnego błędu czy słabości przed tronem Bożym. Is that true? Czy to prawda? Is that possible? Czy jest to możliwe? Do you know that we have been preaching this for 168 years? Czy wiecie, że takie poselstwo przekazywaliśmy przez 138 lat? Do you know that Jesus moved from the holy place to the most holy place of the sanctuary? Czy wierzymy, że Jezus przeszedł z miejsca świętego do najświętszego w świątyni? Do you know what it means to live during the anti-typical Day of Atonement? Czy wiecie, co znaczy żyć w dniu pojednania? Do you know why we do not hear sermons about this anymore? Czy wiecie, dlaczego nie słyszymy kazań na ten temat więcej? Because this people is discouraged. Ponieważ ludzie, czy nasz lud jest zniechęcony. God said he could perfect his image in us. Pan Bóg mówi, że mógłby jego obraz w nas poprawić. And 160 years later we are still the same. Ale my po tylu latach wciąż jesteśmy tacy sami. We go to church. Idziemy do kościoła. We warm up the pews. Po prostu grzejemy ławki. We sing hymns or śpiewamy jakieś tam pieśni. No power. I nie ma mocy. No power. Nie ma mocy. Why? Dlaczego? Didn't Jesus say he would give us power? Czy Jezus nie powiedział, że da nam moc? For Seventh-day Adventists the task has become too big. Wygląda na to, że dla adwentystów to zadanie okazało się zbyt wielkie. We've been looking at the giants in our lives. My zaczęliśmy przyglądać się za bardzo gigantom, którzy są obecni and w naszym we have życiu. Given a negative report. I zdaliśmy negatywny raport. Is it true? Czy to jest prawdą? Mm-hmm. Listen to a promise from Ellen White. Posłuchajcie pewnej obietnicy, którą przekazała Ellen White. Well, napisała. This is Steps to Christ, page 18. To jest z książki Droga do Chrystusa, strona 18. It is not the promise I was thinking. To nie jest to, co miałem w głowie. Steps to Christ, page 18. A więc fragment z książki Droga do Chrystusa, strona 18. Watch carefully what it says. Spróbujmy się skoncentrować, co ona mówi. It is impossible for us. To jest niemożliwe dla nas. Of ourselves. Dla nas samych. To escape the pit of sin in which we are sunken. Abyśmy dali sobie radę z dziury, która symbolizuje grzech, w który popadliśmy. Our hearts are evil. Nasze serca są złe. And we cannot change them. I tego nie możemy, nie potrafimy zmienić. We cannot change them. Nie potrafimy tego zmienić. Then she says, education cannot do it. Ona mówi również, że edukacja tego nie poprawi. She says, culture cannot do it. Kultura też tego nie poprawi. She says, we can exercise our wills. Możemy również ćwiczyć naszą wolę. But that will not do it. Ale to też nic nie zmieni. She says, neither can human effort do it. Żadne ludzkie zaangażowanie nie zmieni tego. Here she says we are impossible, powerless. A więc w tej kwestii nie mamy żadnej mocy. So now we must turn the illustration around. Tak więc powinniśmy chyba odwrócić tę ilustrację. So we go back to our illustration. A więc wracamy do tej ilustracji. And the father says to the little boy. I ojciec mówi do tego swojego chłopca. I will buy you a new bicycle. Kupię ci nowy rower. If you will help me to move these three big mountains of sand. Jeżeli pomożesz mi przerzucić piach z tych trzech wielkich kup piachu. So what is the difference here? Jaką teraz, czy widzimy różnicę? Ah, now the father is going to work with the little boy. Tak, teraz widzimy ojca. On chce pracować. The father has machinery. Ojciec ma sprzęt. The father has power. Ojciec ma siłę. He can move these mounds of sand easily. On bez większego problemu może przerzucić ten piach. So I have a question for you. Tak więc mam pytanie. Does the little boy work?
Czy ten mały chłopiec pracuje? Yes, the little boy works. Tak, pracuje. Does he quit working because daddy can do it all by himself? Czy on porzuca pracę dlatego, że ojciec może wszystko sam wykonać? No. Nie. Do you know why? Wiecie dlaczego? Because it is good for the little boy to cooperate with his father. Ponieważ dla tego małego chłopca jest to wspaniałą rzeczą, że może razem z ojcem pracować. The little boy will grow strength. A więc ten mały chłopiec wzmocni he się. Will get experience. Będzie miał doświadczenie. He will get exercise. Będzie mógł trochę poćwiczyć. He will become like his father. I stanie się jak jego ojciec. He will know how to work. Będzie wiedział, jak się pracuje. But he cannot move these mountains of sand by himself. Ale sam tego piachu nie przerzuci. Mm-hmm. Now, where is the pressure now? Więc gdzie tutaj mamy akcent położony? Who is responsible for moving the piles of sand now? Kto jest teraz odpowiedzialny za przerzucenie tego piachu? Is it the father or the little boy? Czy to jest ojciec, czy ten mały chłopiec? No, it's the father. Nie, to jest ten Isn't ojciec. It? Yes. Czyż nie? Yes. We have a father in heaven. Mamy ojca w niebie. He never said, "I will promise you heaven if you perfect your lives." Nigdy czegoś takiego nie powiedział, że dostaniesz niebo, jeżeli poprawisz swoje życie. He never said, "I will bring you to heaven if you evangelize the whole world." Pan Bóg nigdy nie powiedział, zabiorę cię do nieba, jeżeli zewangelizujesz cały świat. No, no. He said, "We will work together." Nie, on powiedział, będziemy pracować razem. I have the power. Ja mam moc. If you have the will jeśli to cooperate. Masz chęć, aby ze mną współpracować. We can do great things together. Możemy razem wspaniałe rzeczy uczynić. Now the promise that I promised you. I teraz ja obiecałem ci. Ellen White said. I wtedy Ellen White. We are not to trust for success to what we can do. My again? We are not to trust for success in what we can do. Nie możemy oczekiwać, że osiągniemy sukces, gdy będziemy patrzeć na to, co my możemy zrobić. She says we are to trust for success in that which God can do through our efforts. My możemy oczekiwać sukcesu, gdy Pan Bóg będzie działał przez nas, co możemy zrobić. The efficiency of our labor, she says, of our work. Efficiency. The manner in which we do our work. Sposób, w jaki możemy wykonać pracę. Depends upon our hold of God. Zależy na tym, zależy od tego, na ile będziemy polegać na Bogu. You know that as a church we have failed, don't you? Czy zdajecie sobie sprawę, że jako Kościół w tej kwestii niestety ponieśliśmy porażkę? Come long ago. Pan Bóg mógłby przyjść o wiele dawno, dawno temu. Except that his people are not ready. Ale niestety jego ludzie nie są gotowi. Do you know why we have failed? Wiecie, dlaczego zawiedliśmy w tej kwestii? Because we do not have a hold on God. Ponieważ nie polegaliśmy na Bogu. There's another promise. Jest inna obietnica. It is not our efforts that bring victory. To nie nasze zaangażowanie przynosi zwycięstwo. Isn't that a strange thing to say? Czy to nie jest dziwna rzecz? But I didn't say it. Ja tego nie powiedziałem. The prophet of the Lord said it. To prorok Boży powiedział. It is not our efforts that bring victory. To nie nasze zaangażowanie sprawia zwycięstwo. It is seeing God behind the promise. To jest raczej przyglądanie się Bogu, który kryje się w obietnicy. And trusting him to fulfill the promise. I poleganie na to, ufanie mu, że on wypełni obietnicę. Now go and do great things. A więc możemy wielkie rzeczy zrobić. Because God has promised to use you. Ponieważ Bóg obiecał, że użyjecie. We achieve little because we attempt little. My mało osiągamy, ponieważ mało pragniemy. And we attempt little because we are satisfied with very little successes. A my pragniemy mało, ponieważ zadowalamy się niewielkimi sukcesami. We are happy to live life as usual. My cieszymy się, gdy możemy sobie tak po prostu byle jak przeżyć nasze życie. Even pray that Jesus will not come so soon. Nawet wydaje mi się, że niektórzy ludzie modlą się o to, żeby Jezus aż tak szybko nie Because przychodził. Lord, I am not married yet. Bo niektórzy mówią, Panie, ja jeszcze się nie ożeniłem. Because Lord, I wanted to have children first. Ponieważ, Panie, ja chciałbym mieć jeszcze dzieci tutaj Because na tej ziemi. Lord, I wanted to fill in the blank. Fill in the blank. Fill in the blank. Chciałbym, ponieważ chciałbym jeszcze zapełnić to, co jest puste. Sorry, I give him a hard time. Przepraszam za to, że takie trudne rzeczy mówi. You know that Satan says,
It is impossible to keep the Ten Commandments. Wiecie, że szatan mówi, że to jest niemożliwe, aby wypełnić 10 przykazań. He says, these people, they are damaged. Mówi, ci ludzie, oni już są tacy biedni. They are fallen. Oni upadli. They have no power. Oni nie mają żadnej mocy. You can't expect them to keep the law. Nie można oczekiwać, żeby oni zachowywali prawo. And do you know what? Wiecie co? Satan is absolutely right. I on ma naprawdę rację. We cannot do it. My nie damy rady sobie. And so Jesus said also, without me you can do nothing. I Jezus to samo powiedział, bez mnie niczego nie uczynicie. But he did say. Ale również powiedział. Philippians chapter 4, this is where your Bible is open. Filipian rozdział 4, to tam gdzie otworzyliśmy już swoje Biblię. And we look at verse 13. I wiersz 13. I can do all things through Christ that strengthens me. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Is that true? Czy to jest prawdą? But you know that is not the question. Ale to nie jest pytanie. The question is not can I do all things? The Bible says I can. Pytanie nie jest czy ja mogę wszystko, bo Biblia mówi, że mogę wszystko. The question is do you believe it? Pytanie raczej leży tutaj. Czy w to wierzysz? The question is it true in your life? Personally? Pytanie jest raczej takie, czy jest to prawdą w twoim życiu? Do you believe it enough that you attempt great things? Czy prawdą jest to, że wierzysz, że możesz osiągnąć wiele? Do you know that is the secret? To jest właśnie cała tajemnica. The power exists in God. Moc jest w Bogu. God has already defeated the enemy. Bóg już pokonał wroga. He makes his power available to all his people. I swoją moc uczynił osiągalną dla swojego ludu. And there is no reason why we cannot live a perfect life. I nie ma żadnego powodu, dla którego byśmy nie mogli żyć doskonałym życiem. Except for one reason. Jest taki jeden wyjątek. Are like the 10 spies. Możemy być tacy jak właśnie tych 10 szpiegów. We don't think right. Właściwie nie myślimy. We fail to see the promises of God as promises. Zawiedliśmy, aby uchwycić się Bożych obietnic. And when we read the Bible, all we see is a bunch of rules. I gdy czytamy Biblię, to widzimy tam tylko całą masę praw. And rules turn us off. I niestety, gdy w ten sposób czytamy, widzimy tam prawa, because to one nas wyłączają. Because we do not believe that they are promises. Ponieważ przestajemy wierzyć, że to są obietnice. Turn with me to Mark chapter 14. Otwórzmy Ewangelię Marka, rozdział 14. Jesus is in the garden of Gethsemane. Jezus znajduje się w ogrodzie Getsemane. And the sins of the world are coming upon him. I te wszystkie grzechy całego świata stępują na niego. And it's a very difficult time for him in the garden of Gethsemane. Jest to bardzo trudny czas dla Jezusa. Verse 33. Wiersz 33. And he took with him Peter and James and John. Wziął ze sobą uczniów, Piotra, Jakuba i Jana. And he began to be sore amazed and very heavy. I począł drżeć i odczuwać trwogę. Jesus had never experienced sin before. Jezus nigdy wcześniej nie doświadczył grzechu. Jesus is the Son of God. Jezus jest Synem Bożym. He agreed to come and take sin and to suffer the penalty for sin. Jezus zgodził się, aby przyjść na ziemię, wziąć na siebie ten grzech i ponieść konsekwencje. But when the sin comes upon him, ale gdy ten grzech w końcu wstępuje na niego, the Bible says he is sore amazed. Ale Biblia właśnie mówi, że Jezus w tym momencie zaczął drżeć i odczuwać trwogę. Nigdy sobie nie wyobrażał, że to będzie aż tak złe doświadczenie. And it would have crushed the life out of him. It would have killed him. I mogło go zabić to wszystko, mogło tłumić w nim to światło. And so it says in the next verse, verse 34. Dlatego w następnym wierszu czytamy. And he said to his disciples, że powiedział do swoich uczniów. My soul is exceeding sorrowful even unto death. Smutna jest moja dusza aż do śmierci. Wait here and pray. Zostańcie tutaj i czuwajcie, módlcie się. Verse 35. I wiersz 35. And he went forward a little. I odszedłszy nieco dalej, fell on the ground and prayed that if it were possible, the hour might pass from him. Upadł na ziemię i modlił się, żeby jeśli to możliwe, ominęła go ta godzina. Now I want you to notice his argument. Chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na ten argument. Verse 36. 36 wiersz. He said, Abba, Father. Powiedział, Abba, Ojcze. All things are possible with you.
Dla Ciebie wszystko jest możliwe. Is that true? Czy jest to prawdą? Can God do anything? Czy Pan Bóg może zrobić wszystko? Yes. Tak. This was a great argument. To był niesamowity argument. You know, I have a son. Mam syna. And my son, I think, has broken nearly every bone in his body. Myślę, że mój syn złamał chyba każdą kość w swoim ciele. No, it is true. Tak, to prawda. My son never did anything slowly. Mój syn nigdy niczego tak powoli nie potrafił if zrobić. If he was on a bicycle, jeśli jeździł rowerem, zasuwał. If it was on a horse. Czy to było na koniu? If it was on a motorcycle? Czy na motorze? If it was in a car? W samochodzie. And now he is a pilot in an airplane. A teraz jest pilotem i lata samolotem. Now how do you think a father feels? Jak myślicie, jak czuje się wtedy ojciec? Because in everything else he has crashed. Ponieważ wszystko, co on weźmie w swoje ręce, to rozwala. And he has broken nearly every bone in his body. Tak więc chyba każdą kość ma złamaną. And you know, I love my son. Ale ja kocham mojego syna. And when he was in trouble, when he was little, gdy był małym chłopcem, miał jakieś problemy, he would say, "Dad." Mówił, tato. And he would reach right into my heart. I to dotykało aż mojego serca. "Dad, can't you help me?" Tato, czy możesz mi pomóc? But you know, I am not God. Ale wiecie, ja nie jestem Bogiem. He could not say all things are possible with you. On nie mógł powiedzieć, wszystko z tobą jest możliwe. Now I think little boys think that their fathers can do anything. Ja myślę, że mali chłopcy tak myślą, że ich ojcowie mogą wszystko potrafić. But it isn't true. Ale to nie jest prawdą. Sometimes I don't know. Have you ever had a little girl with cancer? Wiecie, mieliście kiedykolwiek do czynienia z małą dziewczynką, która ma raka? You are a big man. Jesteś potężnym mężczyzną. You are a strong man. Jesteś silnym mężczyzną. You are a rich man. Jesteś bogatym you człowiekiem. Are an educated man. Jesteś wykształconym człowiekiem. And you can do nothing. I jesteś bezsilny. Do you know how helpless that feels? Czy wiecie, jak to jest się czuć, gdy nie można nic pomóc? I wonder how God was feeling in heaven. Zastanawiam się, jak Bóg wtedy się czuł. Because his only son, ponieważ jego syn is being crushed by the sins of the world. Jest miażdżony przez ten grzech całego świata. And he is crying, i on wtedy woła: "Tatusiu, you can do anything. Ty możesz wszystko. Nothing is impossible with you. Nic dla ciebie nie jest niemożliwe. Can't you change these circumstances? Czy mógłbyś w tej chwili zmienić te okoliczności? You can do it if you want to do it. Gdybyś chciał, możesz to zrobić. I wonder how the heart of God must have felt. Ja zastanawiam się, jak wtedy Bóg się czuł, jak jego serce wtedy biło. Because his son was crying out to him. Ponieważ jego syn wtedy błagał o pomoc. And God could have done something. I Pan Bóg mógłby coś wtedy zrobić. But he could not do something and save humanity also. Ale on nie mógł zrobić wtedy coś, by wyratować Jezusa z tych okoliczności i jednocześnie zbawić cały świat. And so he said to his son. Tak więc powiedział do swojego syna. No. Nie. You must drink the cup that I am giving you. Musisz wypić ten kielich, który ci daję. Obviously Jesus is so distressed. Jezus był niesamowicie zestresowany. That he is sweating great drops of blood. Aż do tego stopnia, że pocił się krwią. Now here's the question. I teraz jest pytanie. Did Jesus's father send help to strengthen Jesus? Czy ojciec posłał jakąś pomoc dla Jezusa? Yes, no? Yes, he did. When did he send the help? Kiedy posłał pomoc? Was it before he decided or after he decided? Czy wcześniej, niż zdecydował się na to wszystko, czy po? It was after. Po tym. Wouldn't have Jesus appreciated to get some help before he took on the sins of the world to be strengthened before? Czy Jezus by mu to pomogło, gdyby otrzymał tę pomoc, gdy wcześniej niż w tym momencie, gdy wziął ten grzech całego świata? I'm sure that Jesus would have appreciated it. Myślę, że Jezus by docenił tę pomoc. But friends, it does not work that way for us. Ale to by dla nas nie było wielką pomocą. So it could not work that way for Jesus. Tak więc nie mogło to się w ten sposób odbyć. The power was available. Ta moc była dostępna. But we cannot have it until we make a decision as to what we want to do. Ale dopiero to może dla nas mieć znaczenie, gdy my zdecydujemy, że potrzebujemy. Now listen.
Posłuchajmy. This is a deep thought. Jest to głęboka myśl. Faith is revealed by the decisions you make. Wiara objawia się przez decyzje, które my podejmujemy. You remember Adam and Eve in the garden? Czy pamiętamy Adama i Ewę w ogrodzie Eden? Eve goes to the tree of knowledge of good and evil. Ewa podeszła do drzewa poznania dobra i zła. And she had a choice to make. I mogła, miała wybór. Would she believe God? Czy wierzyć Bogu? God said, "Don't eat from that tree." Pan Bóg powiedział, nie jedz z tego drzewa. Or would she believe the enemy, Satan? Czy uwierzy też przeciwnikowi, wrogowi, szatanowi? Oh, he said, God knows that if you eat from this tree, you can be as gods. O, Bóg wie, że ty jak zjesz z tego drzewa, to będziesz jak on. And so she had a choice to make. Tak więc miała wybór. Who would she believe? Komu uwierzy? What would she do? Co zrobi? So she made a choice. Tak więc dokonała wyboru. And she revealed that she trusted the enemy more than she trusted God. I przez to, co zrobiła, pokazała, że bardziej ufała Bożemu przeciwnikowi niż Bogu. And she lost all the power. I straciła całą moc. Do you see it? Czy widzimy to? You and I are struggling with temptations every day. My każdego dnia zmagamy się z pokusami. We have temptations to listen to the wrong kind of music. Mamy pokusy, aby słuchać niewłaściwej muzyki. We have temptations to watch the wrong kind of entertainment. My mamy pokusy, aby również oglądać niewłaściwy rodzaj rozrywki. Some people are tempted to drink alcohol. Niektórzy ludzie mają pokusy, aby pić alkohol. Some people are tempted to commit adultery. Niektórzy ludzie są kuszeni, aby popełnić cudzołóstwo. But we get tired of sin. Don't you get tired of sin? Ale tak naprawdę jesteśmy zmęczeni już tym grzeszeniem. Do you know how destructive it is? Czy wiecie, jak szkodliwe to jest? So we pray and we pray and we pray. Tak więc modlimy się i modlimy się i modlimy się. No power comes. Ale nie ma mocy. Do you know why? Wiecie, dlaczego ta moc nie przychodzi? No decision. Ponieważ nie ma decyzji. No decision to act, to believe and to act accordingly. Nie ma decyzji, aby postępować tak, jak Bóg obiecuje. The decisions reveal. Decyzja pokazuje, who we believe, komu wierzymy, and what we believe, i w co wierzymy. And until you make a decision, i zanim, aż dopóki nie uczynisz decyzji, no power can come. To nie otrzymasz mocy. God cannot answer your prayer. Bóg nie będzie mógł odpowiedzieć na twoje modlitwy. Isn't that amazing? Czyż nie jest to niesamowite? But it is amazingly true. Ale jest to niesamowicie prawdziwe. If you want power to quit sinning, make a decision on the side of God. Believe God and believe what he wants you to do. Jeżeli chcesz wyciężyć grzech, uwierz Bogu, że on może to uczynić i podejmij taką decyzję. And when you make the decision, he will send an angel to strengthen you, to carry through the decision. A kiedy podejmiesz tę decyzję, Pan Bóg ześle anioła, który pomoże ci, aby zdziało się zgodnie z tą decyzją, którą podjąłeś. Is this true? Czy jest to prawdą? Yes. Tak. It is true. Now there's one more thing that I would like to share with you. Jeszcze jedną rzecz chciałbym się z wami Turn podzielić. With me to Revelation 21. Otwórzmy Księgę Objawienia, 21 rozdział. We're going to look at verse 27. Spojrzymy na wiersz 27. There shall in no wise enter into heaven anything that defiles. A nic nieczystego do niego nie wejdzie. That was all that? Neither whatsoever works abomination or makes a lie. Ani ten, co popełnia ohydę i kłamstwo, lecz tylko But only them whose names are written in the Lamb's Book of Life. Lecz tylko zapisani w Księdze Życia Baranka. According to this verse, zgodnie z tym wierszem, will there be any sin in heaven? Będzie tam jakikolwiek grzech w niebie? You don't know? Nie wiecie? Yeah, that's right. Amen, sister. Nie. Yeah. How perfect must we be to go to heaven? Jak doskonali mamy być, aby znaleźć się w niebie? According to this verse. Odnośnie tego, zgodnie z tym wierszem. There shall in no wise enter into heaven anything that defileth. Jest tu powiedziane, że nic nieczystego do nieba nie wejdzie. That's the line. To jest taka linia. And we cannot cross this line. Nie można tej linii Lucifer got thrown out of heaven because he sinned.
Lucyfer został wyrzucony z nieba dlatego, że zgrzeszył. Adam and Eve were locked out of the Garden of Eden because they sinned. Również Adam i Ewa zostali pozbawieni ogrodu Eden dlatego, że zgrzeszyli. Do you think we are going to walk sin to heaven with our sin? Czy myślicie, że dostaniemy się do nieba z naszymi grzechami? No. Nie. What is perfection anyway? Tak w zasadzie chciałem was zapytać, czym jest bycie doskonałym. Now I understand that this is a delicate, this is a dangerous subject. Wiem, że jest to bardzo delikatny, niebezpieczny temat. There are many people who have preached on perfection. Wiem, że wielu ludzi zajmuje się tym, aby głosić na temat doskonałości. There are many people who have preached imbalanced sermons on perfection. Myślę, że są też ludzie, którzy głoszą kazania takie niezbalansowane, jeżeli chodzi o doskonałość. There are many people who have caused the church great problems because of the subject of perfection. Myślę, że są ludzie, którzy Kościołowi przysporzyli wiele problemów z powodu tego tematu doskonałości. So why do I think I can preach on perfection and not cause trouble? Więc jak ja mogę myśleć, że mogę dotknąć tego tematu i nie spowodować problemu? Do you know what perfection is? Czy wiecie, czym jest doskonałość? What kind of perfection is God looking for? Jakiej doskonałości Bóg oczekuje? Don't you know that you can do nothing perfectly? Czy nie wiecie, że nic doskonałego nie potraficie zrobić? And if we can do nothing perfectly, a jeżeli nic doskonałego nie potrafimy zrobić, then obviously nobody's going to heaven. Tak więc oczywistą rzeczą jest, że nikt nie znajdzie się w niebie. There is only one perfection in the Bible. Jest tylko jeden rodzaj doskonałości w Biblii. To be perfectly intentioned is perfection. Intentioned? Mm-hmm. Not the way. To have perfect intentions. To jest, aby mieć doskonałe intencje. Hmm. I hope we're understanding. Yeah. Have you ever met an individual who can do anything perfectly? Czy spotkaliście kogoś, kto doskonale potrafi coś zrobić? But friends, you've never met one looking in the mirror. Przepraszam, chodziło o kogoś, czy spotkaliście kogoś, kto w niedoskonały sposób coś robi? Wystarczy spojrzeć w lustro. The thing that we do best is not perfect. To, co nawet w najlepiej potrafimy zrobić, to nie jest wciąż doskonałe dzieło. And so Jesus says, tak więc Jezus mówi, if you are perfectly intentioned, czyli Jezus mówi, że nawet gdybyście mieli najlepsze intencje, I will make up for the deficiency. To co? Aha, okej. Okay. A więc wystarczy, żebyście mieli najlepsze intencje, a ja wypełnię to, czego będzie brakowało. I hope we got that. Yeah, I think so. Because we cannot do anything perfectly. Ponieważ my sami niczego w doskonały sposób nie zrobimy. But we can intend to do everything perfectly. Ale my możemy mieć chęć, aby uczynić coś doskonale. And when we do it, i my, jeżeli to zrobimy, it will not be perfect. Nie będzie to doskonałe. But Jesus says, I will make up the deficiency. Ale Jezus powiedział, ja wyrównam tę różnicę, to czego będzie brakowało. We have an example of this in the book of Philemon. My mamy przykład tego w liście Filemona. That's a little book just before Hebrews. Jest to taka mała księga tuż przed listem do Hebrajczyków. Philemon is a rich man. Filemon jest bogatym człowiekiem. But he is a Christian. Jest chrześcijaninem. He has slaves. Ma niewolników. And one of his slaves ran away and stole something from him. I jeden z niewolników uciekł od niego, wcześniej coś ukradł. And the slave's name is Onesimus. I ten niewolnik ma na imię Onezym. And he runs away to Rome. I on ucieka do Rzymu. He intends to hide in Rome. I myśli, że uda mu się tam gdzieś w Rzymie schować. He runs into a man by the name of Paul. I w zasadzie ucieka, spotyka tam człowieka o imieniu Paweł. And the apostle Paul preaches the gospel to him. A tam apostoł Paweł zwiastuje mu Ewangelię. Onesimus becomes a disciple of Jesus. I Onezym zostaje uczniem Jezusa. He is converted. Jest nawrócony. He is a Christian now. Jest teraz chrześcijaninem. But now he has a problem.
No, ale teraz ma problem. Yeah, I've had problems like this before. Ja takie problemy też miałem. You know, I used to work in the mines. Ja pracowałem w kopalni. I was not a Christian. Nie byłem chrześcijaninem. And if I could steal something from the mines, I would do it. I gdy miałem okazję, żeby coś wynieść z kopalni, to robiłem to. But then when I became a Christian, ale wtedy, gdy zostałem chrześcijaninem, then I had a problem. Wtedy miałem problem. Because I had to make right everything that I had made wrong. Ponieważ chciałem naprawić to, co wcześniej źle zrobiłem. So I had to pack all the things, the tools that I had stolen from the mines. Tak więc musiałem spakować wszystkie te narzędzia, które wyniosłem z kopalni. And I had to go back to the mines i wrócić do kopalni. And confess that I had taken these things. I musiałem wtedy wyznać, że te rzeczy zabrałem. And I returned them. I teraz je przynoszę. My wife had a similar experience. Moja żona miała podobne doświadczenie. I never knew this when I married her. Wcześniej, gdy poślubiłem ją, nie wiedziałem, że takie rzeczy miały miejsce wcześniej. But when we became Christians, when we became Adventists, ale kiedy zostaliśmy chrześcijanami, adwentystami, one day she says, I have to go back to a certain department store. I powiedziała, no muszę do pewnego sklepu się udać. Because a long time ago I have stolen something from that department store. Ponieważ z tego sklepu coś ukradłam. So she had to go to the manager. Więc musiała pójść do kierownika. And confess that she had shoplifted out of that store. I powiedziała, że coś ukradła z tego sklepu. Have you ever had an experience like this? Czy mieliście też takie doświadczenia? No, not in Poland. No, w Polsce na pewno nie. That doesn't happen here. Tutaj się w Polsce takie rzeczy nie dzieją. Well, anyway, you decide. No, wy sami lepiej wiecie. And so Onesimus, now he has to go back to Philemon. Tak więc Onezym teraz musi wrócić do Filemona. And he has to confess what he has done wrong. I teraz musi wyznać to, co źle uczynił. But the problem is, he is a slave. Ale problem polega na tym, że jest niewolnikiem. And in those days, if a slave did anything wrong, they were killed. A w tamtych czasach, gdy niewolnik coś takiego zrobił, był zabijany. So he could be killed. A więc mógł stracić życie. And now he must go back and be a slave again. Teraz musi wrócić, dalej być niewolnikiem. Oh, nie podoba so mi się. Hard. Ciężka sprawa. So Paul wants to help him. Tak więc Paweł chce jemu pomóc. And he writes a letter to Philemon. I pisze list do Filemona. Now we don't have time to read the whole letter. Nie mamy czasu, aby czytać cały ten list. But I want you to see what the argument Paul puts out. Ale chciałbym, abyśmy zobaczyli, jakich argumentów używa Paweł. And we're looking at verse 18. I spojrzymy na wiersz 18. If he has wronged you. Jeśli zaś wyrządził ci jakąś szkodę. Now, did Onesimus wrong Philemon? Czy Onezym zrobił coś złego Filemonowi? Yes. Tak. Yes. Have we ever wronged God? Czy my zrobiliśmy coś złego Bogu kiedykolwiek? Yes. Tak. Yes. If he has wronged you. Jeśli on coś złego tobie uczynił. If he owes you anything. Jeżeli jest ci coś winien. Did he owe him anything? Czy był mu coś winien? Do we owe God anything? Czy my coś winni jesteśmy Panu Bogu? If he has wronged you. Jeżeli coś ci złego uczynił. If he owes you anything. Lub jeśli winien jest ci cokolwiek. Put it on my account. Policz to na mój rachunek. It reminds me of the good Samaritan. Przypomina mi to dobrego Samarytanina. He is a Samaritan. Mamy Samarytanina. And he finds a Jewish man in the ditch, bleeding and beaten. I on znajduje Żyda, pobitego, gdzieś w rowie leży. He takes him. Bierze go. Do you know that he is doing for this man what this man would never think to do for him? Czy wiecie, że on robi coś, czego tamten dla niego by na pewno nie zrobił? If it was turned around, gdyby ta sytuacja została if the man in the ditch was the healthy one and the Samaritan was beaten in the ditch. Gdyby w rowie tym leżał pobity Samarytanin, the Jew would spit on him. To ten Żyd by tylko jeszcze napluł na niego. And go forward, go home. I do domu by poszedł. But the Samaritan, he is like Jesus. Ale ten Samarytanin jest jak Jezus. So he helps this man. Tak więc on pomaga temu człowiekowi. And he brings him to the inn. I on go zawozi do karczmy. And he says to the innkeeper, take care of him. I mówi do właściciela karczmy, zajmuj się nim. And if it costs more than I have given you. I jeśli to będzie kosztowało więcej niż ja ci to zostawiam w tej chwili. Put it to my account. To policz na mój rachunek. Now look at verse 19. I kolejny wiersz 19. I Paul have written it with my own hand. Ja Paweł piszę to moją ręką. I will repay.
Ja uiszczę odszkodowanie. Ah, friends, listen. O, moi przyjaciele. You and I have forfeited every blessing because we have sinned. My w zasadzie zmarnowaliśmy każde błogosławieństwo przez nasze grzechy. Like slaves, we have nothing to pay. Jak niewolnicy nie mamy czym zapłacić. Like slaves, we deserve only to die. Jak niewolnicy my w zasadzie tylko nam się należy śmierć. But Jesus says, put it on my account. Ale Jezus powiedział, policz to na mój rachunek. I will repay. Ja zapłacę za to. Friends, listen. Moi przyjaciele, słuchajcie. If we do our poor best, gdybyśmy nasze te słabe najlepsze mogli wykonać. Like the little boy moving these big mountains of sand. Tak jak ten mały chłopiec, który chciał przerzucić tą wielką ilość piachu. If we intend to do it perfectly. Gdybyśmy zechcieli zrobić to w najlepszy sposób. Jesus adds to our effort his righteousness. Jezus dołoży do tego wszystkiego swoją sprawiedliwość. His obedience. Jego posłuszeństwo. His power. Jego moc. And he makes up for our deficiencies. I on w ten sposób wyrówna to, co brakuje. And the task will be accomplished. I to zadanie zostanie wykonane. Let me read it to you from the spirit of prophecy. Chciałbym jeszcze przeczytać cytat z Ducha Proroctwa. Through faith in him, wierząc w Niego, Christ will make all our imperfect efforts acceptable to God. Wszystkie nasze starania, które są niedoskonałe, staną się... Bóg zaakceptuje je. Have you noticed what our efforts were like? Czy wiemy, jakie nasze zaangażowanie jest? It says here, all our efforts will be imperfect. Nasze wszystkie starania będą niedoskonałe. We cannot go to heaven by being perfect. My do nieba nie dostaniemy się przez bycie doskonałymi. Ah, but we can be perfectly intentioned. Ale my możemy mieć doskonałe intencje. And God will make up all the deficiencies for our imperfect efforts. A Pan Bóg zabezpieczy tę różnicę. How is it with you? Co o tym myślicie? Have you tried to do the impossible? Czy staraliście się robić rzeczy, które są niemożliwe? Have you become discouraged because it is so hard to be a Christian? Może byliście zniechęceni, ponieważ jest tak ciężko być chrześcijaninem? Or do you trust that Jesus can help you in the situation that you are in? Ale może też inaczej próbowaliście ufać Jezusowi, że on zabezpieczy to, co jest niemożliwe. Listen, Jesus understands. Pamiętajcie, Jezus rozumie. It's amazing in this world. To jest niesamowite. I travel all over the world. Ja podróżowałem po całym świecie. And I meet people. Ja spotykałem różnych ludzi wszędzie. And everyone is different. I każdy jest inny. Everyone had different parents. Każdy miał innych rodziców. Everyone went to a different school. Każdy uczył się w innej szkole. Everyone has different circumstances. Każdy miał inne okoliczności. Everyone is different. Każdy jest inny. How can we help everyone with the same solution? Jak my możemy każdemu pomóc w tej jednej sytuacji? We can't do it. My nie możemy tego because zrobić. Everyone is different. Ponieważ każdy jest inny. And God is God. A Pan Bóg jest Bogiem. He knows every person. On zna każdą osobę. He knows your circumstances. On zna twoje okoliczności. He knows where you come from. Wie, skąd pochodzisz. He knows who your parents are. Wie, jakich miałeś rodziców. He knows the education you received. Wie, jakie wykształcenie otrzymałeś. He knows the influences that have made you who you have become. I wie, co wpłynęło na to, kim jesteś w tej chwili. He knows your weakness. Zna twoje słabości. He doesn't ask anyone to do the impossible. On nie chce, aby ktoś zrobił coś, co jest niemożliwe. He simply asks us to be perfectly intentioned toward him. On tylko chce, abyśmy mieli te doskonałe intencje. To want to do the right thing only. Abyśmy chcieli wykonać te dobre rzeczy. When we try, it will come out imperfect. I gdy będziemy próbować, wyjdzie coś niedoskonałego. But he will make up for all those Ale on zajmie się tym i wypełni tę różnicę. He can save you. On może cię zbawić. Out of the situation you are in today. On może cię wyratować z tej sytuacji, w której się dzisiaj znajdujesz. And he will do it. I zrobi to. Yes. Tak. God bless you. Niech Bóg was błogosławi.